Panie ministrze, pan będzie kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, prawda? Nowe zadanie przede mną. Niestety po 20 latach Jerzy Buzek nie zdecydował się na kontynuowanie misji z przyczyn osobistych. To wielkie zadanie dla mnie i dla całej śląskiej drużyny Koalicji Obywatelskiej, by uzyskać jak najlepszy wynik. Dlatego nie wahałem się, kiedy pan premier Donald Tusk zaproponował nieco z konieczności taką zmianę. No ale cóż, po pierwsze premierowi się nie odmawia, a po drugie chcemy, żeby województwo śląskie było jak najlepiej reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Przed nami wyzwania transformacji energetycznej, transformacji naszego regionu. Jerzy Buzek był najlepszym ambasadorem Śląska w Unii Europejskiej. To wielkie wyzwanie, by choć odrobinę móc dorównać takiej niewątpliwie historycznej postaci. Panie ministrze, ale jaka idea stoi za zbudowaniem aż tak silnych list Koalicji Obywatelskiej, złożonej z ministrów, z pana, z Bartłomieja Sienkiewicza, z Marcina Kierwińskiego? Donald Tusk mówi wyraźnie, każde wybory, zarówno te 15 października, jak i samorządowe, europejskie i prezydenckie, są równie ważne. Musimy pokazać siłę Koalicji Obywatelskiej, musimy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, by w Europie mieć decydujący głos. Rozstrzyga się przyszłość Europy w czasach bardzo niepewnych, w czasach konfliktów zbrojnych. Polska musi, ten głos Polski musi być słyszalny w Europie. No i stąd taka decyzja pana premiera, by ludzi, którzy z nim współpracują już bardzo długo, odesłać na ten odcinek. Jest jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Otóż pan premier chce, żeby te relacje pomiędzy reprezentacją w Parlamencie Europejskim a rządem były jak najbliższe. No i stąd poprosił o tą misję osoby, które najściślej z nim współpracują. A może też jest intencja taka, że oto ministrowie, w tym pan, byliście trochę zderzakami na początku trudnej kadencji i teraz start do Parlamentu Europejskiego jest pewną formą nagrody. No cóż, ja traktuję to w kategorii kolejnego wyzwania. Kiedyś, już z 2 lata temu, kiedy z premierem Tuskiem rozmawialiśmy ewentualnie o przyszłości, to pytał, czy gdyby tak się stało, że trzeba będzie zastąpić Jerzego Buzka, to czy będę na to gotowy? Mówiłem, że najlepszym kandydatem z województwa śląskiego jest na pewno Jerzy Buzek, ale jeśli będzie taka potrzeba, to zrobię. Żal czasami zostawiać to, co już się w miarę zbudowało, ale polityka to gra zespołowa i każde nowe wyzwanie traktuję w kategorii walki o dobro Polski, o dobro Koalicji Obywatelskiej, o to, by uzyskać jak najlepszy wynik. I na sam koniec już. Celem Koalicji Obywatelskiej jest bycie pierwszym na mecie, posiadanie najwyższego słupka poparcia w tych wyborach, co nie udało się jednak w wyborach samorządowych? Tak, chcemy wygrać te wybory, zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać. Chcemy mieć najsilniejszą reprezentację w Parlamencie Europejskim, bo tylko Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest w stanie zapewnić, że ten głos Polski w Unii Europejskiej będzie słyszalny. Mieliśmy przewodniczącego parlamentu Jerzego Buzka, mieliśmy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, mamy świetną reprezentację europosłanek, europosłów i zrobimy wszystko, by to utrzymać w Europarlamencie.